Donald Tusk. PiS stało się problemem całej Unii Europejskiej. Donald Tusk. PiS stał się problemem całej Unii Europejskiej. Przywódcy państw członkowskich zastanawiają się nad tym, jak zatrzymać Polskę we wspólnocie, przekazał Donald Tusk we wpisie na Twitterze. Szef EPP wskazywał, że PiS stał się problemem całej Unii Europejskiej. Moi wczorajsi rozmówcy, przewodnicząca Komisji oraz przywódcy Austrii, Chorwacji, Irlandii, Grecji, Niemiec, Słowenii, Słowacji bardzo przejęci dylematem, jak zatrzymać Polskę w Unii, jak ochronić praworządność i równocześnie odblokować środki, napisał na Twitterze lider PO i szef EPP Donald Tusk. PiS stał się problemem całej Unii Europejskiej, dodał. W tym czasie premier Morawiecki spotyka się w Brukseli z proputinowską i eurosceptyczną liderką skrajnej prawicy Marine Le Pen, napisał w drugim poście. W czwartek, krótko przed północą, zakończył się pierwszy dzień dwudniowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Szefowie państw i rządów rozmawiali o wzroście cen energii, kwestiach związanych z praworządnością i handlem. W trwającej dwie godziny dyskusji o praworządności i wyroku polskiego TK większość przywódców wypowiadała się w duchu koncyliacyjnym, w tym przywódcy Niemiec, Francji i Włoch. Pojawiły się jednak też krytyczne głosy wobec Polski i wyroku TK, w tym najostrzejszy premiera Holandii, przekazały źródła unijne.